Dzień dobry, z tej strony Wio. A dzisiaj obiektem omawianym będzie SCP-1123. Okrutna czaszka. Jeszcze przed omówieniem obiektu chciałbym Was zaprosić do subskrypcji kanału i polubienia tego filmu, a więcej takich w przyszłości się na pewno pojawi. Zaczynajmy. Identyfikator podmiotu. SCP-1123. Klasa podmiotu bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. Aby zapobiec degradacji SCP-1123 i jego oznakowań, należy go przechowywać w hermetycznie zamkniętym pojemniku, w atmosferze ochronnej z argonu, gdy nie jest badany. Podczas testowania i przechowywania ekspozycja na światło powinna być ograniczona do 50 lumenów. Temperatura od 20 do 24 stopni Celsjusza, a wilgotność względna 55%. SCP-1123 powinien być transportowany tylko w swoim kontenerze i nie powinien być dotykany bezpośrednio, chyba że podczas kontrolowanego eksperymentu. Gdy na obiekcie nie są przeprowadzane eksperymenty, jest przechowywany w bezpiecznej szafce ze sterownym klimatem w ośrodku 19. Opis. SCP-1123 to ludzka czaszka, w której brakuje dolnej żuchwy i wszystkich zębów. Na zewnętrznym czołowym płacie znajduje się współczesny skrypt kmerski, napisany ludzką krwią, który oznacza "pamiętaj". Zarówno czaszka, jak i krew są datowane na rok 1970. A testy genetyczne potwierdzają, że obie pochodzą od tej samej osoby. SCP-1123 został odkryty w 1980 roku przez pułkownika Hu z Wietnamskiej Armii Ludowej w zbiorze ludzkich szczątków pod opieką muzeum w Kambodży. SCP-1123 został przechwycony przez agentów fundacji, gdy był transportowany do Hanoi. Skrypt Khmer jest bardzo wyblakły, niewidoczny dla większości osób znajdujących się w odległości większej niż 5 metrów. Jednakże, gdy podmiot zbliży się do SCP-1123, poinformuje, że skrypt staje się coraz bardziej widoczny. Kiedy odległość pomiędzy testerem a obiektem wyniesie mniej niż metr, tester zgłosi, jakby był świeżo namalowany. Kilka testerów opisało napis jako wciąż wilgotny. Efekt ten nie jest odczuwalny przy użyciu sprzętu optycznego. Aby nagrać skrypt, konieczne jest optyczne wzmocnienie lub oświetlenie UV. Ten ostatni nie jest zatwierdzony do użytku z SCP-1123, ponieważ przyczynia się do degradacji obiektu. Testerzy znajdujący się na tej odległości często zgłaszają również inne anomalne zjawiska sensoryczne, w tym zapachy, takie jak gotowane mięso lub popiół, dźwięki, takie jak cichy płacz, płytkie bicie serca, oddychanie lub odległe kroki, i reakcje dotykowe, takie jak rzęsa w oczach, mrówki pełzające z tyłu dłoni lub szklane odłamki pod podeszwą stopy. Kiedy człowiek dotknie SCP-1123, doświadczy stanu dysocjacyjnej fugi. Inicjacja stanu fugi pojawia się natychmiastowo i nie ma na nią wpływu przerwanie kontaktu z SCP-1123. Objawy fugi utrzymują się przez 90 minut do 6 godzin. Fuga charakteryzuje się dezorientacją, konfuzją i przyjęciem nowej tożsamości i wspomnień, które składają się z wiedzy, w tym języka wcześniej nieznanego testerowi. Podczas fugi tester straci wszystkie wspomnienia o swojej wcześniejszej tożsamości. Badani wykazywali różne reakcje na nie, począwszy od katatonii, po próby ucieczki lub ataku na personel fundacji. Gdy stan fugi ustąpi, podmiot odzyska pamięć o swojej wcześniejszej tożsamości, ale zachowa także pamięć nowej, nabytej tożsamości i całej wiedzy z nią związanej. Badani opisali te uczucie tak, jakby przeżyli całe nowe życie jako inna osoba w okresie pomiędzy dotknięciem SCP-1123 a odzyskaniem pełni sił po fudze. Wywiady po fugach dostarczyły wystarczających informacji pokrywających się na badanych przypadków, aby badacze mogli znaleźć historyczną dokumentację potwierdzającą istnienie przeżytej osobowości do konkretnej osoby, która żyła w pewnym momencie przed badanym.
Nie ma związku między pochodzeniem nabytej osobowości a tożsamością podmiotu w oparciu o wiek, genealogię, płeć, pochodzenie etniczne lub pochodzenie narodowe. Osobowości mają następujące cechy. Po pierwsze, osoba zmarła przed narodzinami testera. Daty sięgają nawet 90 lat przed urodzinami testera i jeden rok przed przyjściem testera na świat. Po drugie, osoba była ofiarą doświadczającą tortur i lub więzienia. Po trzecie, osoba zazwyczaj umarła na skutek przemocy, zazwyczaj zabójstwa. Czasami śmierć była spowodowana czynnikami wtórnymi, takimi jak głód lub infekcja. Po czwarte, śmierć osoby wynikała z bycia celem masowego ruchu politycznego, najczęściej związanego z jakąś formą sankcji państwowej i lub współudziału z tą sankcją. Testerzy nie doświadczają żadnych oczywistych anomalii ze względu na ekspozycję, ale wykazują psychologiczne skutki wspólne dla rodzajów traumy doświadczonej przez nabytą osobowość. Typowy jest smutek, poczucie winy i depresja ocalałego. Myśli samobójcze występują rzadko, ale pojawiały się w niewielkiej części przypadków. Należy zauważyć, że w leczeniu tych skutków stosowanie środków amnezyjnych nie przyniosło żadnych skutków psychologicznych i często okazywało się szkodliwe. Dodatek 1. Log eksperymentów dla SCP-1123-A. Test 0003. Tester: biały mężczyzna o mieszanym pochodzeniu irlandzkim i francuskim. Wiek: późna trzydziestka. Procedura: podmiot zbliża się do SCP-1123 i otrzymuje polecenie, aby go dotknąć. Przebieg: tester przewraca się po kontakcie z czaszką. Zaczyna krzyczeć po ormiańsku. Atakuje lekarzy fundacji, gdy próbują mu pomóc, nazywając ich tureckimi rzeźnikami. Podmiot został uspokojony, a fuga ustąpiła po 2 godzinach. Kolejne wywiady identyfikują nabytą osobowość jako ormiańskiego rolnika, który został spalony żywcem wraz z około 150 innymi mieszkańcami jego wioski przez armię osmańską w 1919 roku. Nie istnieją zapiski wspominające o tej osobie, ale wydarzenie to zostało udokumentowane w 1919 roku w oświadczeniu sprezentowanym Trybunałowi w Malcie po I wojnie światowej. Test 0508. Tester: azjatycka kobieta pochodzenia chińskiego. Wiek: wczesna sześćdziesiątka. Procedura: tester zbliża się do SCP-1123 i otrzymuje polecenie, aby go dotknąć. Przebieg: podmiot wyraża obawy przed dotknięciem SCP-1123. Po dotknięciu SCP-1123 tester nie porusza się przez 15 minut. Następnie tester siada na ziemi i nie reaguje przez kolejne 2 godziny. Gdy stan fugi ustępuje, podmiot staje się wyraźnie bardziej zmartwiony i zaczyna płakać. Kolejne wywiady wskazywały na osobowość przyszywaną jako 16-letnia ukraińska dziewczyna, która zmarła pod koniec 1932 roku z połączenia niedożywienia, skutków gwałtu i pobicia przez członków radzieckiej młodzieżówki odpowiedzialnych za konfiskatę zboża od ukraińskiego chłopstwa. Test 1152. Tester: latynoska kobieta o kubańskim pochodzeniu. Wiek: 40 lat. Procedura: tester zbliża się do SCP-1123 i otrzymuje polecenie, aby go dotknąć. Przebieg: przed dotknięciem SCP-1123 podmiot skarży się na dym drażniący jej oczy. Tester dotyka SCP-1123 i przerywa wszelki ruch i reakcję na okres 25 minut. Po 25 minutach stan fugi dobiegł końca, ale podmiot wciąż dotyka SCP-1123. Podmiot nie opiera się, gdy personel fundacji eskortuje ją z obszaru testowego. Po tygodniu braku reakcji, tester dostarcza informacji na temat chwilowej osobowości. Osoba to polska kobieta pochodzenia żydowskiego, która zmarła w obozie zagłady w Treblince w 1942 roku. Test 1815. Tester: czarny mężczyzna pochodzenia haitańskiego. Wiek:
20 lat. Procedura. Podmiot zbliża się do SCP-1123 i otrzymuje polecenie, aby go dotknąć. Przebieg. Przed dotknięciem SCP-1123 tester skarży się na chemiczny zapach i intensywne swędzenie kończyn. Tester dotyka SCP-1123 i natychmiast zaczyna kaszleć. Kaszel ustępuje, a podmiot wyraża dezorientację i niepokój, ale wydaje się uspokojony, gdy zdaje sobie sprawę, że obecny personel fundacji jest pochodzenia amerykańskiego. Podmiot komunikuje się dialektem kurdyjskim Soraniego, używanym w irackim Kurdystanie. Fuga ustępuje po 60 minutach. Wywiady identyfikują chwilową osobowość jako 85-letnią ofiarę ataku gazem musztardowym podczas kampanii Anfal w irackim reżimie w 1989 roku. Notatka. Pierwsze wystąpienie osobowości osoby, która datuje pochodzenie SCP-1123. Wnioski. Po testach zaczął się pojawiać jasny wzór statystyczny. Prawdopodobieństwo, że podmiot otrzyma osobowość z określonego wydarzenia historycznego, jest w przybliżeniu proporcjonalne do liczby ofiar, które można przypisać temu wydarzeniu. Na przykład, procent osobowości pochodzi z wielkiego skoku komunistycznych Chin w latach 1958-1961. Procent osobowości pochodzi z Holokaustu nazistowskich Niemiec w latach 1939-1945. Podczas gdy tylko procent pochodzi z takich wydarzeń jak ludobójstwo Ormian lub kampania Anfal w Iraku, w której zgony są szacowane tylko w przedziale od 1 do 2 milionów.